No hej, witajcie na kanale EVRIPER. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się 5 przewagami, jakie ma samochód elektryczny nad samochodem spalinowym w zimie. Oglądajcie! A więc pierwsza różnica, o której na pewno nie pomyśleliście, a ona jest oczywista. Samochód elektryczny w zimie zawsze odpala. Oczywiście jest to takie duże, w dużym cudzysłowie, zdarzają się takie przypadki, że samochody elektryczne też nie odpalają, ale ogólnie, i to też potwierdzone mam po wielu rozmowach z naszymi zaprzyjaźnionymi widzami, na przykład z Norwegii, że samochód elektryczny w porównaniu do samochodów spalinowych zawsze odpala. A więc jedna z naszych obserwatorek, którą przy okazji bardzo pozdrawiam, właścicielka Tesli Model S P90D, jeżeli dobrze pamiętam, opowiadała mi właśnie taką historię. Rok temu, kiedy nagrałem taki materiał, że samochody elektryczne są lepsze w zimie, napisała do mnie taką właśnie taki krótki tekst, w którym opisywała tą sytuację w Norwegii, gdzie w Norwegii akurat wtedy spadł bardzo duży śnieg i bardzo duże mrozy były, i w ten dzień bardzo dużo samochodów spalinowych zostało uziemionych, a samochody elektryczne wszystkie ruszyły. I to jest taki jakby symptom. Myśmy wtedy w Polsce przez długi czas nie mieli takiej zimy, więc wszyscy też trochę ignorowali temat zimy. Teraz już nie będą ignorować przez najbliższe parę lat, no bo zdarzyło się, że znowu mamy jakąś tam ostrzejszą zimę. Ale wtedy, no oczywiście spotkałem się z gigantyczną falą hejtu i tak dalej, i tak dalej. A w rzeczywistości teraz znowu to obserwujemy, tak? Do samochodu elektrycznego, szczególnie mówię tutaj o nowszych samochodach elektrycznych, które mają ten system podtrzymywania akumulatora 12-woltowego. Jeszcze raz przypomnę, na czym to polega. Polega to na tym, że ta główna bateria, w momencie kiedy bateria 12-woltowa, czy akumulator 12-woltowy zaczyna mieć problem z napięciem, czyli jakby rozładowuje się, to bateria są załączane kontaktory i bateria wysokiego napięcia zasila nam i podładowuje akumulator 12-woltowy. I ten system powoduje, że samochód elektryczny, dopóki się nie rozładuje do zera, czy tam do poziomu bufora, zawsze będzie odpalał nawet najbardziej siarczyste mroże. Czego już nie możecie powiedzieć na przykład o samochodach z silnikiem diesla, gdzie paliwo, szczególnie jeżeli nie zastosujemy specjalnego paliwa, ono gęstnieje i na przykład nie jest w stanie odpalić. Ja sam miałem taką sytuację, miałem wypożyczonego Nissana Qashqai, którym jechałem w góry. Pojechałem tym Nissanem w góry, nie będąc przygotowanym. Po prostu pojechałem tam z Warszawy do, chyba bodajże do Nowego Sącza. I w nocy były przymrozki, paliwo mi zgęstniało i samochód nie chciał ruszyć. Później się uruchomił w trybie serwisowym, dopiero później jak się nagrzał, to w jakimś tam filterku czy w czymś to paliwo się rozwodniło i samochód zaczął normalnie jechać. A w samochodzie elektrycznym takiego problemu w ogóle nie mamy. Kolejna rzecz to to, że mamy ciepło od razu po starcie. To jest oczywiście tylko takie hasło. Chodzi o to, że zresztą tutaj będziecie po drodze widzieli też przebitki. Samochód elektryczny możemy sobie podgrzać przed ruszeniem. Ja bardzo często korzystam z tej funkcji, zresztą tutaj przy okazji w tle tego materiału to wszystko będzie pokazywane, czyli w aplikacji mogę sobie samo włączyć podgrzewanie. I co się dzieje? Nie dosyć, że podgrzewa mi się kabina, podgrzewa mi się fotel, podgrzewa mi się kierownica, to jeszcze podgrzewa mi się bateria. I jeżeli jestem podłączony do EWZ, czyli do ładowarki ściennej, tak w dużym cudzysłowie, to przy okazji samochód korzysta z tego prądu, który jest dostarczany z wallboxa, czy tam wall konektora, a nie jest konsumowana energia elektryczna z baterii, co powoduje, że bateria jeszcze jakby utrzymywana jest w jeszcze lepszym stanie. Co to jeszcze dodatkowo daje? To nie dosyć daje to, co zobaczycie na tym filmie, czyli wsiadam do samochodu, po prostu muszę się rozebrać, co jest akurat negatywną stroną tego, bo w samochodzie spalinowym bym musiał jechać w ciuchach i dopiero bym się rozbierał po jakichś 20 km na przykład, a tutaj wchodzę do samochodu i od razu wiem, że muszę być rozebrany, albo się rozbierać, bo po prostu jest za gorąco. Wierzcie mi, że czasami jak sobie źle ustawię tę temperaturę i zrobię sobie na przykład 21 stopni, to nie idzie wytrzymać. Natomiast druga rzecz, która się dzieje w międzyczasie, która jest może i nawet ważniejsza dla niektórych, jest taka, że też podgrzewa nam się bateria bez użycia energii z baterii i to powoduje, że mamy jakby wydłużony zasięg. Chodzi o to, że mamy od razu pełną rekuperację i samochód nie musi podgrzewać baterii podczas jazdy. Czyli jedzie jakby w trybie dużo bardziej oszczędnym. Więc jest to kolejny benefit i ogromna przewaga w stosunku do samochodu spalinowego, który no, musi przejechać sporo kilometrów, musi rozgrzać ten silnik, przepalić sporą ilość paliwa, żeby się rozgrzać. A przypominam, że w świetle obowiązujących przepisów nie możecie samochodu podgrzewać na postoju, czyli nie możecie włączyć silnika spalinowego i samochód podgrzewać. Są rozwiązania pośrednie, takie rozwiązania widzieliśmy na przykład w Szwecji,
czy chociażby w Norwegii, w wielu, wielu miejscach są takie specjalne gniazdka do podgrzewania oleju w silniku. Z tego względu, że w tamtych terenach bardzo często panują niskie temperatury i silniki w ogóle mają problem ze startowaniem. I właśnie to jest jednym z głównych powodów, dlaczego w Skandynawii królują samochody elektryczne. Bo wydaje mi się, że to jest jeden z ważnych powodów, że samochody elektryczne nie mają żadnych problemów ze startem i nie trzeba stosować takich niedorzecznych sytuacji, że oprócz tego, że marnujemy albo przetracamy paliwo na uruchomienie samochodu, na rozgrzanie go podczas jazdy, musimy jeszcze używać energii elektrycznej, żeby podgrzać olej czy płyn chłodzący w silniku. Kolejna rzecz, która no może jest i wadą, i zaletą jednocześnie samochodu elektrycznego, ale na śniegu akurat staje się przewagą, czyli to, że samochód elektryczny jest cięższy i ma niższy środek ciężkości. Powoduje to, że ma dużo lepszą trakcję na śniegu. To zresztą ostatnio pokazywaliśmy Wam też podczas testów, takie shorty nagrywaliśmy na temat testów hamowania. Wykorzystując to, że zmienialiśmy opony, po prostu testowaliśmy różne opony względem siebie. No i to mi też pokazało, jak wielka różnica jest samochodu elektrycznego nad samochodem spalinowym. Przede wszystkim ta waga powoduje, że mamy większy nacisk opon na podłoże, dzięki czemu ten samochód lepiej trzyma się podłoża. A druga sprawa jest taka, że po prostu mamy niski środek ciężkości. Dzięki temu manewrowość samochodu elektrycznego jest niesamowita. I na przykład szczególnie na tych oponach Nokian HKP Lita, to jeszcze raz to podkreślę, ta jazda to jest po prostu niesamowicie przyjemna. I ja na przykład jeżdżąc po Finlandii, zresztą może tutaj też dostaniecie przebitki od Wiktorii, jeżdżąc po Finlandii czy Norwegii, mi się zdarzało jeździć ośnieżonymi drogami i 110, i 120 na godzinę. Tam, gdzie było dopuszczalne, nawet jechałem 130. Wyobrażacie sobie, w Polsce na takich zwykłych oponach z taką zwykłą mieszanką dedykowaną na nasze ręki w życiu bym takiego ryzyka nie podjął, a tam po prostu tak się czułem pewnie na tych Nokianach HKP Litach, że po prostu wyczyniałem różne cuda. Kolejna przewaga, która też jest powiązana częściowo z tymi rzeczami, o których mówiłem wcześniej, jest taka, że samochód elektryczny dużo lepiej nadaje się właśnie na takie krótkie przejazdy, czyli na taką jazdę z miejsca na miejsce po mieście, czyli z pracy do pracy, przepraszam, z pracy do domu, z domu do pracy, z pracy do sklepu, gdzie jedziemy samochodem, zatrzymujemy się na godzinę, dwie, może na osiem, ten samochód nam się schładza i każdorazowo musimy go uruchamiać. W samochodzie elektrycznym, jak wiecie, wydatek energetyczny związany z uruchomieniem i z poruszaniem się jest dużo mniejszy i jest dużo mniej strat w ogóle energetycznych związanych z pracą silnika elektrycznego w porównaniu do silnika spalinowego. W samochodzie spalinowym każdorazowo musimy ten samochód uruchomić, on musi się rozgrzać, czasami nawet się nie zdąży dobrze rozgrzać i jak wiecie, silnik spalinowy, który jest niedogrzany, zimny, potrzebuje dużo więcej paliwa, żeby dalej jechać. Więc tutaj przewaga samochodu elektrycznego jest niemalże oczywista, ale warto o tym wspomnieć, bo to myślę, że szczególnie ci, którzy hejtują samochody elektryczne, mogą tego nie widzieć, że samochód elektryczny w takim właśnie systemie użytkowania, czy w takim powiedzmy schemacie użytkowym, no ma gigantyczną wręcz przewagę nad samochodem spalinowym. I to jest oczywiste, ale musimy o tym w kółko przypominać, bo niestety hejterzy jakoś dziwnie nie potrafią tego zrozumieć. Przechodzę do rzeczy ostatniej. Podkreślam, że cały czas mówimy o świecie idealnym, w którym wszyscy szanują się wzajemnie i szanują przepisy, więc pamiętajcie, że samochodu spalinowego nie można trzymać uruchomionego na postoju. Jest to po prostu niezgodne z przepisami i za to grozi mandat. Jak to jest egzekwowane, to już jest zupełnie inna sprawa. Natomiast my się poruszamy w takim systemie prawnym i nie możemy sobie nagle mówić, że okej, ale mam to w dupie i ja sobie ten samochód odpalam. Okej, to już jest Wasza prywatna sprawa. Ja się odnoszę do tego, jak to powinno wyglądać. I teraz, jeżeli chodzi o odśnieżanie, w przypadku samochodu spalinowego, patrząc na to, jakby to powinno wyglądać, no to musicie skrobać te szyby, czy tam, nie wiem, psikać jakimś odmrażaczem. Musicie go odśnieżać, zanim byście mogli ruszyć. Natomiast w samochodzie elektrycznym dzieje się to jednocześnie z podgrzaniem kabiny. Czyli jeżeli ja włączam sobie ten system podgrzewania kabiny, przygotowania samochodu do jazdy. Przypominam, że on jest cały czas jeszcze podłączony też do gniazdka, czyli nie zużywa energii z baterii, czyli robi to ultra tanio. Przypominam Wam, że robiliśmy już takie testy i tam samochód nam zużywał około 1 kWh. Czyli w najgorszym możliwym wypadku zużywamy 2 zł, ale nie wiem, kto płaci 2 zł za kWh. Powiedzmy, że zakładamy taką górną granicę. 2 zł na podgrzanie kabiny, na podgrzanie baterii i jednocześnie, jakby jako dodatkowa rzecz, otrzymujemy odśnieżenie szyb i odśnieżenie częściowe karoserii.
Jedyny problem, jaki widzę w samochodach elektrycznych, i to mnie też trochę bolało, szczególnie na początku, jest to, że w samochodach spalinowych, w momencie, kiedy uruchamiamy silnik spalinowy, on bardzo szybko podgrzewa nam ten przód samochodu, czyli mówię o przedniej masce. Natomiast w samochodzie elektrycznym bardzo długo ta przednia maska pozostaje oszroniona, bo tam po prostu nie ma temperatury. Silnik elektryczny jest na tyle wydajny, że on nie wydziela takich ilości temperatur, a w zimie jeszcze jest dodatkowo schłodzony, więc bardzo często jest tak, że no właśnie ta przednia maska, czy jakieś tam tego typu elementy, one są cały czas ośnieżone. Natomiast ten system, o którym mówię, czyli to podgrzewanie, on nam podgrzewa wszystko. Dodatkowo, na przykład moja Tesla jest wyposażona też w podgrzewanie tylnej szyby. To akurat większość samochodów ma, ale ma też podgrzewanie wycieraczek. Czyli mam, nie dosyć, że mam odśnieżoną szybę, po której spłynął cały śnieg, to mogę sobie włączyć wycieraczki bez ryzyka tego, że sobie przekręcę wielowypusty. Pewnie wiecie, mi się to zdarzyło nawet w życiu raz, w samochodzie spalinowym notabene, że po prostu chciałem sobie przyspieszyć odśnieżanie szyb, włączyłem sobie wycieraczkę, one były przymarznięte i słyszę tylko takie chrp i już wycieraczki nie działają. Tak, to oznacza, że macie właśnie objechany wielowypust, no i w Tesli się to nie wydarzy, przynajmniej w mojej i w wielu innych, gdzie mamy podgrzewanie wycieraczek. I to są takie w zasadzie 4 punkty podzielone na 5 aspektów, które powodują moim zdaniem, że samochód elektryczny w zimie jest zdecydowanie lepszy niż samochód spalinowy, a w następnym odcinku spróbujemy znaleźć 5 punktów, w których jest gorszy. Trzymajcie się, cześć!